Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie z Pabianic. Dzisiaj nagranie wyjątkowe, gość wyjątkowy i oczywiście będziemy rozmawiali sobie o ruchu, będziemy rozmawiali sobie o technice i będziemy troszeczkę odczarowywali coś, czego większość osób się wstydzi. Zdecydowanie większość biegaczy wstydzi się biegać wolno, a slow jogging, czy w Japonii Niko Niko, traktowane jest jako coś dla emerytów. Za to dzisiaj chciałbym Wam pokazać przez pewnie kilkanaście następnych minut, że to podejście nie wiąże się tylko i wyłącznie z bardzo wolnym bieganiem, ale dla wielu osób może oznaczać przede wszystkim wreszcie przepustkę do biegania z dala od kontuzji. Moim gościem jest Karolina Zawisza-Szatkowska, albo w drugą stronę, jeżeli pomylić. Mąż byłby zadowolony. Z Karoliną poznaliśmy się przy okazji książki Kelego Starreta lat temu, chyba 8 albo 9. Wtedy zaczęła się nasza przygoda z bieganiem. Karolina była u mnie na jednym, w drugim obozie, potem była u mnie w studiowym projekcie, a ostatnio była u mnie na obozie w trenerskim. I z racji tego, iż na co dzień jest trenerem właśnie slow joggingu, o nim chcielibyśmy w dwa zdania porozmawiać i de facto zachęcić część z Was do tego, że właśnie to, ten sposób biegania może być dla Was czymś fajniejszym, zdrowszym, bezpieczniejszym. Więc oddaję troszeczkę głos w Karolinę. Karolina, powiedz dwa, trzy słowa. Skąd się wzięłaś? Co robisz na co dzień? Bo ktoś, kto wejdzie na Twój Instagram, link oczywiście do obserwowania Karoliny wrzucimy w opis tego odcinka, dostanie codziennie albo co kilka dni super motywację w postaci filmików, więc zachęcam. Ja takich filmików robić nie potrafię. Nauczę cię. Słuchajcie, ja generalnie na co dzień pracuję normalnie za biurkiem 8 godzin, ale moją wielką pasją jest ruch. Uważam, że bez ruchu gnuśniejemy, to po pierwsze, starzejemy się, nasze ciało jest stworzone do ruchu i musimy z niego korzystać tak jak należy. Fakt faktem, Maćka poznałam lat temu parę, wtedy jeszcze myślałam, że będę biegać szybko, ale ja nigdy tego nie lubiłam i w ogóle nie lubiłam biegać. Ale Maciek przekonał mnie, że po pierwsze mogę biegać bez kontuzji, to było super, bo na tym mi bardzo zależy. A w międzyczasie gdzieś tam, po naszym projekcie, trafiłam właśnie na slow jogging. To był zupełny przypadek, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest. I początkowo też nie do końca to było moje, w sensie, no właśnie, tak wolno? Głupio. Ale to jest bardzo złudne. Bo tak naprawdę to nie jest tylko wolne bieganie. Wszyscy, którzy myślą, że to po prostu jest stawianie wolno kroków, są w dużym błędzie, dlatego że kadencja podczas slow joggingu nie powinna się różnić zasadniczo od tej, do której dążymy w normalnym bieganiu. Poruszacie te same mięśnie, które poruszacie w każdym normalnym bieganiu, czyli jeżeli chcecie schudnąć i dlatego zaczynacie biegać, no to właśnie być może ten slow jogging, a nie bieganie, startowanie w biegach na 5, 10, no i te dłuższe dystanse, to już w ogóle nawet o nich nie wspominam, to może nie być dobry pomysł, a slow jogging może być właśnie tą Waszą furtką, tak jak Maciek powiedział. No właśnie, powiedziałaś słowo klucz, na które ja chyba najmocniej stawiam, czyli kadencja. Jak często mijam grupki, to katuję cię ten metronom. I bardzo rzadko można spotkać osoby właśnie parające się slow joggingiem, które biegają z niską kadencją, a kompletnie na odwrót jest wśród biegaczy. Tam rzadko można spotkać biegacza biegającego z wysoką kadencją. I o dziwo, jeżeli byśmy spojrzeli na ilość kontuzji, to właśnie w cudzysłowie u biegaczy tych kontuzji jest od groma, a u slow joggerów, których de facto powinno być na odwrót, gdyż większość osób to są osoby starsze, tych kontuzji nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma, bo po pierwsze mamy krótszy krok biegowy,
A co za tym idzie, nasza stopa upada generalnie pod środkiem ciężkości, czyli to, o co nam chodzi, co jest nam często w normalnym bieganiu trudno załapać, a tu to wychodzi trochę naturalnie. Ja się śmieję, że biegacze slow jogging to są ninja gejsze, bo robimy małe kroczki jak gejsza, a mamy być cichutko jak ninja. Mhm. Czyli tak, mamy nie dyszeć, nie sapać, bo mamy dostosować nasze tempo biegu do naszych możliwości, a to będzie możliwe, kiedy właśnie skrócicie krok biegowy, kiedy skoncentrujecie się na technice, bo tutaj też chodzi tak naprawdę o podrywanie. Czyli znowuż, nie robicie nic innego niż każdy biegacz, tyle tylko, że czasem musicie po prostu przykręcić swoje ego. No właśnie, to jest chyba najtrudniejsze, za to wielkim problemem osób, które zaczynają i nie tylko, jest bieganie wolno z niskim tętnem. Większość osób jak zaczyna biegać, no to przecież kto tam będzie biegał 7 czy 8 minut na kilometr, zaczyna biegać szybciej, puls wzrasta, ja zaczynam sapać, otwieram usta, a ostatnio dzięki Idze więcej zaczęło się mówić o tym, że warto oddychać nosem i wielu z instruktorów slow joggingu jest również instruktorami w oddechu, metody w butejko czy tlenowej w przewagi, więc to jest super połączenie i tam większość osób, jeżeli ja to sobie mijam, jak nie gadają. Tak, my generalnie spotykamy się towarzysko i gadamy. Za to, jeżeli byście nie gadali, to widziałem też w treningi, pozdrawiamy w Maćka Kozakiewicza. Nie tak. Pomyliłem nazwiska? Nie. Maćka pozdrawiamy, czyli prezesa Stowarzyszenia Slow Joggingu. To widziałem Maćka też katującego w bieganie z plasterkiem i to dla większości osób biegających normalnie jest niemożliwe ze względu na to, że biegamy za szybko, zbyt wysokim pulsem, od razu otwierając usta. I dla mnie taką rzeczą, która mnie przekonuje bardzo mocno i zachęca, bo jeżeli ja mam kogoś zachęcić do biegania, to ja go najczęściej zniechęcam, bo widzę po prostu to, z czym ludzie do mnie docierają, czyli setki kontuzji, urazów i to nie takich, że za chwilę poboli przestanie, tylko urazów, które kończą się operacjami, a podejście właśnie to w typu slow daje nam ruch, daje nam fajną grupę właśnie i pozbycie się tego ego, które jest w bieganiu bardzo dużym problemem, a jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, to trochę chyba siebie oszukuje. To tak, to chyba troszeczkę się oszukuje, bo myślę sobie, że powinniśmy jasno powiedzieć, że w bieganiu problem z ego jest bardzo dużym, a właśnie w slow joggingu, kiedy skupiamy się na bieganiu bardzo powoli, troszeczkę trzeba to w ego, tak jak Karolina powiedziała, schować. I teraz, czy to też jest tak, że wszystkie osoby, które biegają w koncept slow joggingu, biegają wolno? Bo przecież Tanaka w swój maraton, jeżeli dobrze kojarzę, to tam poniżej 2:30. Tak. Więc osoby, które w Japonii stosowały jego koncepcję, biegały bardzo szybko te maratony. Tak, no bo zobaczcie, jak tak naprawdę skoncentrujecie się mega na swojej kadencji, to nagle się okaże, że tymi nóżkami też trzeba przebierać szybko, że mięśnie się męczą. Ja wielokrotnie słyszałam po treningu: ej, naprawdę moje mięśnie popracowały, no bo popracują, tyle tylko, że zrobicie to bezpiecznie, tak? Bo generalnie mówi się, że to tempo, w którym biegamy, to jest 3-5 km na godzinę, czyli no dla takiego klasycznego biegacza to w ogóle jest nuda, nic się nie dzieje, a to nie jest prawda. Także tutaj absolutnie zadajemy kłam temu, że slow jogging to jest tylko i wyłącznie wolne bieganie. To jest bieganie z dala od kontuzji, bezpieczne, przyjemne, bo często też bieganie kojarzy się z czymś nieprzyjemnym. Jak mijamy większość biegaczy na ścieżkach, to on walczy o życie czy ona. A tu tak nie ma, więc jakby macie ten walor aktywności, ale bardzo przyjemnej. Kortyzol, dziewczyny jak często chcą schudnąć, ich zmorą jest podbity kortyzol. Nagle się okazuje, że ona ćwiczy, nie może schudnąć,
ponieważ jej organizm się buntuje, bo robi zbyt mocne treningi i to wcale nie prowadzi tam, gdzie ona by chciała. A tu jest znowuż, jest przyjemnie, jest niko-niko, jest z uśmiechem, czyli... No i towarzysko, bo większość osób trenuje czy biega powoli, biega w grupach. Tak, tak. I tych stowarzyszeń slow joggingu jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. W zasadzie w każdym ciutkę większym mieście, to jak robiłem sobie mały research, to już można znaleźć instruktora i tych instruktorów podchodzących właśnie w takiej koncepcji slow jest ogrom. I to są tych, których ja spotkałem, to są osoby, które kładą nacisk właśnie na dobry ruch. Nie to, żeby było szybciej, nie to, żeby było najważniejsze, żeby było szybciej z progresem, a to, że kontuzja, to tak jak większość trenerów powie, to jest po prostu wpisane w życie biegacza. I może z tym ostatnim jestem w stanie się zgodzić, jeżeli mówimy o życiu biegacza zawodowego, za to jeżeli powiemy to o biegaczu amatorze, który biega, żeby przede wszystkim poprawić swoje samopoczucie, zdrowie i troszeczkę zresetować głowę i do tego dokładamy jeszcze tą walkę, dokładamy jeszcze ten podniesiony kortyzol, stres i kontuzję i potem wydatki, które naprawdę teraz, żeby przynajmniej dwa razy w tygodniu, w miesiącu spotkać się z fizjoterapeutą, to już jest to wydatek rzędu w niektórych miastach 300-400 złotych, a wiele osób w ten sposób właśnie trenuje, że chodzą regularnie do fizjoterapeutów i to jest oczywiście fajne, że to niesie ze sobą po prostu wielkie obciążenia dodatkowe finansowe dla budżetu, czego raczej w tej koncepcji slow nie znajdziemy. To powiedz mi, Karolina, jakbyśmy mieli tak zachęcić do takich osób, bo myślę sobie, że powiedziałaś już wszystkie rzeczy. Jak was znaleźć? Jak ciebie znaleźć, to wiadomo. Wpiszecie w... No właśnie, trener... jak cię znaleźć w internecie? Karolina Endorfina. Karolina Endorfina. Bardzo łatwo, znaleźć. I rzeczywiście to, co wrzuca Karolina, mnie też motywuje do, po prostu do działania, do pracy z ciałem swoim, nie tylko w koncepcji biegania, przede wszystkim właśnie jeżeli chodzi o pracę szeroko rozumianym ciałem, czy wzmacnianiem po prostu ciała. A jeżeli mówimy tutaj o osobie, która normalnie pracuje, to myślę sobie, że to jest też świetny przykład, że można to połączyć, a nawet może trzeba. Jeżeli ktoś chciałby zacząć biegać właśnie w koncepcji slow, to jak mógłby się z wami spotkać? Czy trzeba gdzieś napisać, czy trzeba szukać jakiegoś trenera? Czy są otwarte jakieś treningi? Jak to wygląda? Generalnie, słuchajcie, piszcie sobie w Google Slow Jogging Polska, stowarzyszenie, na pewno wam wyskoczy. Być może wyskoczy wam jakby też stara strona, ale spokojnie to wygooglacie, tak jak i ja wygooglałam. Na Facebooku są grupy i tam też znajdziecie trenerów. Jest generalnie, tak jak Maciek powiedział, w każdym większym mieście jest trener slow jogging i na pewno go znajdziecie. Możecie na początek też znaleźć po prostu film profesora Tanaki, który wymyślił ten slow jogging. Jakby może nie tyle wymyślił, co... To inaczej, my to wrzucimy, ja to wrzucę tak po prostu jako w opis tego odcinka, więc tam będziecie mogli sobie po prostu obejrzeć taki filmik. Wrzucimy te wszystkie linki, o których mówi tak Karolina. Więc pomyślcie, czego przede wszystkim oczekujecie od swojego biegania. Jeżeli na pierwszym miejscu przede wszystkim to ma być ten reset od po pracy, wyczyszczenie głowy, może spotkanie fajnych ludzi, dla których to nie musi być, bieganie nie musi się wiązać cały czas z taką walką na każdym w treningu. Nie też bym powiedział, że to jest złe. To jest po prostu inne. Jeżeli dla ciebie właśnie ten koncept pracy z ciałem z dala od kontuzji ma sens, no to może to jest najlepsza droga, żeby spotkać takie osoby jak Karolina, bo teraz zobaczcie, mamy tu osobę młodą i... Dziękuję ci bardzo. No, ja sobie też za taką osobę mam. No to widzimy tutaj multum osób, które biega bardzo szybko.
daleko może od dobrego ruchu i często właśnie może ten obraz osób, które biegają w koncepcji slow, jest bardzo mylny, bo my to traktujemy, że to biegają w ten sposób tylko i wyłącznie osoby, które mają, nie wiem, 60 czy 70 lat, nie a nie osoby w naszym ja jeszcze wam tylko dorzucę, że na przykład ja i z tego co wiem, nie wiem czy wszyscy, ale niektórzy trenerzy również tak robią, że my nie tylko biegamy podczas tych naszych spotkań, ale my też mamy normalnie treningi biegowe. Ja wrzucam Maćka ćwiczenia biegowe i to tak ma wyglądać, tak? Mamy część jakąś tam ogólnorozwojową, potem mamy drille biegowe i dopiero potem truchtamy sobie i jakby konwersujemy. Ja wiem, że jakby czasem te drille biegowe to jest, o Boże, po co to? Ale to jest naprawdę potrzebne, bo trzeba cały czas przypominać ciału ten dobry ruch. No właśnie. Słuchajcie, wierzę, że zachęciliśmy Was do tego, żeby pracować z ciałem i może po naszym odcinku kilka osób dołączy do szerokiego, bardzo dużego grona osób biegających z dala od kontuzji w koncepcji slow jogging, więc serdecznie zapraszam. Dzięki, Karolina. Ja również dziękuję. I do zobaczenia. Cześć. Cześć.